Wakacje już za nami. Rok szkolny rozpoczęty, a to oznacza powrót. Powrót do rywalizacji w lidze Yoma 5. Od samego rana do godziny 19 na tych boiskach rywalizowały dzieci, ale teraz przyszedł czas na creme de la creme, czyli zmagania w lidze dla dorosłych. Ciekawych pojedynków dzisiaj z pewnością nie zabraknie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak poradzą sobie rodzice z klubu Apetit Itaka. Jak poradzi sobie drużyna Maksimusa Gdańsk bez swoich dwóch największych żądeł, czyli braci Łazarskich, a także jak dawne MWP Nieruchomości, a aktualnie portal ocenadeveloper.pl poradzi sobie już na pierwszym szczeblu rozgrywkowym. My dziś jednak szczególnie uważnie przyglądać będziemy się spotkaniu Jaguara Gdańsk Senior oraz Studia 39 i na rozmowę z kapitanami już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Michał Jadanowski, kierownik zespołu Jaguar Gdańsk Senior, jest już z nami. Cześć Michał. Cześć, cześć. Michał, po wakacyjnej przerwie wracamy do grania. Jest radość z tego, że te niedzielne wieczory będzie można spędzać już na boisku? Pewnie jest radość. Trzeba zrzucić parę kilogramów, więc dobrze, że się możemy trochę poruszać. Mam nadzieję, że będzie fajna zabawa i wszyscy będą się dobrze bawić. Okej, zanim przejdziemy do dzisiejszego meczu, powiedzmy, chciałem zapytać o obiekty, bo widzę, że tutaj w tej wakacyjnej przerwie dosyć spore zmiany zaszły. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, wakacje zrobiliśmy ławki dla kibiców, w sumie będzie ich 800 sztuk, więc myślę, że jak na największą ligę Yoma, to mam nadzieję, że wystarczy, jak nie, to będziemy dobudowywać. Czyli specjalnie pod ligę to było. Też, natomiast generalnie przygotowujemy się do gry w trzeciej lidze, a jednak w trzeciej lidze musimy mieć ławki na 500 kibiców, więc zaczęliśmy je robić. No i chcemy awansować do trzeciej ligi, także będą i dla seniorów, i dla ligi Yoma 5. Okej, a jakich kolejnych zmian możemy się spodziewać jeszcze? Czekamy na decyzję Ministerstwa Sportu o budowie boiska sztucznego. Złożyliśmy też wniosek o modernizację boiska naturalnego. Ma to być boisko hybrydowe, więc jeśli tak się uda, to pewnie będziemy mogli również Ligę Yoma grać tam na boisku półsztucznym, półnaturalnym. I co? I czekamy jeszcze na potwierdzenie umowę budowy balonu, więc liczę na to, że w tym roku pojawi się tutaj na tym właśnie boisku balon pneumatyczny, tak abyśmy mogli zimą grać pod dachem. I na to chyba najbardziej czekają wszyscy fani rozgrywek Yoma 5 i zawodnicy. No dobra, teraz wracając do samego zespołu Jaguara Gdańsk Senior. Frekwencja, widzę, że ponad 18 zawodników zgłoszonych do rozgrywek, to jest zdecydowanie więcej niż wiosną. Mało brakowało, prawie dwa zespoły dałoby się zgłosić. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy mają dzieci w Jaguarze i chcą grać w piłkę. Możemy tych zespołów nawet stworzyć i 5, i 10. Jest 700 ponad dzieci, więc liczymy, że czyli potencjał rodzice, jest, potencjał jest. Rodzice będą chcieli grać w piłkę. No dobra, przechodząc jednak do samego meczu. Dzisiaj gracie ze Studiem 39, czyli zespołem, z którym wygraliście wiosną 6-3. Myślisz, że dzisiaj uda się powtórzyć ten dobry wynik? Nie wiem, bo tak naprawdę zespół jest to sezon nowy, więc no ale to nie przychodzimy tylko po to, żeby wygrywać, a po to, żeby się dobrze bawić, żeby się poruszać i widać po rodzicach z rocznika 2014, że dobrze się integrujemy. To też dobrze wpływa na zespół 2014, więcej wyjazdów, więcej fajnych rzeczy dla samych dzieci. Super, to życzymy tego, żeby każdy rocznik był aż tak bardzo zmobilizowany jak ten rocznik 2014. Dzisiaj musicie sobie radzić bez Jarka Kuźniewskiego, waszego trenera, który aktualnie celebruje zmianę statusu cywilnego i którego oczywiście stąd bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kto w związku z tym będzie pełnił rolę lidera w drużynie? Zobaczymy, jest parę nowych osób, więc myślę, że się ten lider wykreuje dzisiaj na mecz. No dobra, to na zakończenie chciałbym przekazać Ci dwa vouchery na 2 godziny gry w bilarda i na 2 godziny gry w kręgle od naszego partnera, także życzę Wam zwycięstwa, bo będzie gdzie świętować. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do naszego studia dotarł już Łukasz Prochoń z zespołu Studio 39. Cześć Łukasz. Cześć, witam po przerwie. Łukasz, właśnie, przerwa wakacyjna już za nami. Wiem, że w tym czasie nie próżnowaliście, macie za sobą już jeden turniej. Powiedz mi, co to był za turniej i jak Wam poszło? To był turniej w miejscowości Stary Targ pod Malborkiem. To było
poszło nam niezbyt dobrze. Zajęliśmy 5. miejsce na 7 drużyn, ale pogoda wtedy była, oj, masakrycznie. Bo naprawdę było ciężko, plus chyba 30 stopni na słońcu granie, więc nie mieliśmy też zmian. Także granie takiego turnieju z każdym bez zmian to nie na nasze siły. Ale przetarcie przed ligą już jest. No jakiś tak, no ale to zupełnie inny skład pojechał tam do Starego Targu. A dzisiaj spotykamy się w ogóle innym zestawieniu. No właśnie, to do waszego zestawienia personalnego. Zaszło w waszym składzie kilka zmian, między innymi doszedł Patryk Wieńkowski. Myślisz, że to będzie gwiazda jesieni w waszym zespole? Nie wiem, ciężko mi określić. Jeszcze nie widziałem jego umiejętności piłkarskich. Także zobaczymy, jak się... Wziąłeś kota w worku. Wziąłem kota w worku, zobaczymy, jak się okaże. Okej, tutaj dodamy, że Patryk Wieńkowski jest trenerem w zespole PKI Gdańsk, więc umiejętności piłkarskie też na pewno prezentuje. Coś potrafi. W naszej lidze też już brał udział. No dobra, powiedz mi, myślę, że to w tym zestawieniu personalnym uda wam się powtórzyć sukces z zeszłego sezonu i zająć 3. miejsce w lidze? Mamy taką nadzieję, walczymy o podium, a jak będzie, przekonam, boisko zweryfikuje. Okej, ale zostając jeszcze przy personaliach waszego zespołu, jesteście rodzinną drużyną, bo jesteś ty, gra twój jeden brat, gra twój dużo młodszy brat, Aleks, który jest najmłodszym między innymi strzelcem rozgrywek, bo on zadebiutował w rozgrywkach chyba mając niespełna 15 lat. Tak, to było. Tak, gra jeszcze twój tata w tych rozgrywkach. Też? Powiedz mi, czy u was na boisku zawsze panuje rodzinna atmosfera, czy czasami zdarzy się zrugać drugą osobę? Nie, raczej staramy się wspierać siebie nawzajem. Nie robimy tak, żeby na kogoś siadać psychicznie, bo wiadomo, że jak się na kogoś krzyczy, to od razu jest zła atmosfera i na boisku, i później i poza nim. Więc staramy się bardziej wspierać, niż na siebie krzyczeć. Mhm. Łatwo się gra w takim rodzinnym zespole, czy jednak... Fajnie, przyjemnie, bo wiadomo, no, spotykamy się zawsze jakieś chwilę, czas pogadać. Nie zawsze ma się ten czas, wiadomo, inne sprawy. A tak, chociaż na niedzielne popołudnie mamy godzinę dla siebie. No właśnie. Powiedz mi, zachęcałbyś generalnie rodziców do tego, żeby aktywnie wspierali pasję swoich dzieci? Pewnie, jasne, że tak. Piłka nożna to jest bardzo fajny sport. Warto czasami wyjść, pobiegać, spotkać się ze znajomymi. No, polecam, na pewno. I polecam też oczywiście Ligę Yoma 5. Dzięki. No dobra, to powiedz mi, wracając już do samego meczu, gracie dzisiaj z Jaguarem Gdańsk Senior. Jakiego meczu się spodziewacie? Jaki wynik obstawiasz? Wiesz co, chcemy na pewno rewanżu za ostatnią porażkę w zeszłej rundzie. Będzie mecz walki. Spodziewam się zaciętego pojedynku, ponieważ, no, jak sam mówiłem, gramy ze sobą pierwszy raz, bo też po dwumiesięcznej przerwie. No i nie wiadomo, jak zespół Jaguara, kto u nich gra. Nawet nie spojrzałem do końca na ich skład personalny. No, ten skład się troszeczkę zmienił w porównaniu do zeszłego sezonu. Doszło kilku zawodników, ale też na pewno dyspozycja drużyny Jaguara jest tutaj ciekawostką dla nas wszystkich. No dobra, to na zakończenie, Łukasz. Chciałbym ci wręczyć vouchery na 2 godziny gry w kręgle i w bilarda. O, dziękuję. Od naszego partnera, bo w tej edycji każdy zespół biorący udział w rozgrywkach otrzymuje vouchery właśnie do naszego partnera. Także dzięki, gratulacje, dzięki za rozmowę. Jeszcze chciałbym tylko pozdrowić mojego syna Leo i Teo i moją kochaną żonkę. Pozdrawiam. I tym miłym akcentem przechodzimy już do samego spotkania. Powodzenia. Dzięki. Brawo!
Dziękuję.